Kwaśniewski! Dzięki za tę zapowiedź. Jestem w szoku, wiesz. Nie będę spał tej nocy, tak? Koszmary mieć będę. Powiem, że kusiło mnie na po prostu wizytę ostatnio u psychologa, a może u psychiatry, a tymczasem po jednej setce Red Labela doszłem do wniosku, że jestem zwyczajnie socjopatą. Co prowadzący potwierdził, że przecież no ja wiem, że jesteś socjopatą i jest mi z tym dobrze. Jak tak analizuję swoje życie, zaczęło się wcześniej. W różnym wieku ludzie mają swoją pierwszą miłość, tak? U mnie to było w drugiej klasie podstawówki. Ale jeden z pajaców podszedł na długiej przerwie i ją pocałował. I nie ma tak, że dzieci się w podstawówce uczy zabijania. Chyba, że to jest Ameryka, przeklęty kraj. I doszłem do wniosku, że nic, tylko trzeba pajaca zabić. Ale dziecko w domu, gdzie wiecznie są filmy o hitlerowcach, nie miało zamiaru, nikogo nie wiedziało, jak zabić. I to był mój cholerny dylemat. Rankiem obudziłem się do szkoły, do podstawówki, tak? Mamusia zrobiła śniadanie i co? Miałem niezłomne w tym dziecięcym serduszku postanowienie, muszę go zabić. Bo moją ukochaną dziewczynę pocałował durny cham. Tak! I doszłem do wniosku, że coś z tym muszę zrobić. I z ciężkim postanowieniem dziecko poszło z tornistrem wesoło do szkoły. Okej. Na długiej przerwie podeszłem do ciula i zasadziłem mu potężnego kopa w dupę. Zdziwił się, a ja byłem w ciężkim szoku. To było w drugiej klasie podstawówki, że jemu się nic nie stało. Po czym zasadziłem mu drugiego kopa w dupę, po czym wzruszyłem ramionami. No, no i chuj, no dałem sobie święty spokój, tak? Do dzisiaj żyje, ma żonę, znaczy jest po rozwodzie, więc nie ma żony, ma dziecko, no więc żyje, przeżył, tak? Mało tego, żeby było śmieszniej, bycie socjopatem jest ciekawe, tak? Szkoła średnia moja różniła się od wariatkowa bardzo diametralnie. Po prostu we wariatkowie mają normalny personel. Mój w szkole nie był, tak? W mojej klasie było masę wariatów. Jeden z nich kiedyś do mnie się dopierdalał. No co? No co? Chcesz w pysk? Chcesz w ryj? No to rozpiąłem spodnie. No masz tylko mi go nie ugryź, tak? Tak? Jakżeż? A po drugie, po prostu jestem podróżnikiem. Z tego też wynikają masę socjopatycznych sytuacji. Bardzo. I począł się w domu moim straszny hałas. Postanowiłem, jadę do Paryża. O, wybyczę się, prawda, dziwne zdarzenia, może LSD, tak, kokaina. Po czym się odezwał mój ojciec. Andrzej, gdzie ty tam pojedziesz? Tam są te geje, lesbijki, one ciągle demonstrują, jeszcze cię złapią mi, jeszcze cię zgwałcą. Po czym się obróciłem, tato, ale ja mam kurwa nadzieję. Tak. Pamiętacie smutny czas pandemii? Straciliśmy różnych znajomych, nie? I ja straciłem przyjaciela, będzie mi go kurwa brakowało, nie uwierzycie. Tłumaczyłem mu, chłopie, prezerwatywa nie zapewnia 100% bezpieczeństwa na całe twoje jebane życie. Musisz dodatkowo kurwa uważać. Po czym on oderwał wzrok od monitora komputera, w dodatku u mnie od komputera. Ty, Andrzej, mam macza, dorwałem, będę dupczuł. Po czym na drugi dzień, szedł po ulicy na drugi dzień, szczęśliwy jak młody szpak na jebanie, miał poprawnie założoną prezerwatywę, ale zajebał go autobus, także no... No po prostu nie ma bola, tak? Wszyscy wiemy, co w tym kraju robi NFZ, albo czego do cholery nie robi. Zastanawiałem się, co by to było, gdyby usługi pogrzebowe były na NFZ, tak? Więc co? Biorę telefon, wydzwaniam. Czy to jest może NFZ? Przekręciła się moja teściowa. Nie będę ukrywał, że mi kurwa przykro. Możecie coś na to poradzić? Najbliższy, proszę pana, termin za 2 lata. Póki co proszę ją zakopać w parku. I analogicznie do tej sytuacji, jak wyczytałem ostatnio, znacznie gorzej miał facet w Anglii niedawno, który po prostu
tu z racji odkrycia zwłok na po prostu bagnach, po osuszaniu bagien, przyznał się, że niedawno zabił żonę, że był podejrzewany, chce zrzucić kamień serca, tak? I przyznał się, że te zwłoki to jest ta żona, którą zajebał. Ale miał cholernego pecha. Dlaczego? Bo jak sprawdzono obdukcję tych rzeczonych zwłok, one miały jakieś 1600 lat. No więc, no... Cóż, szkoda tego idioty, tak? Dwa. Kupowałem bardzo różne dziwne prezenty. Dla was na przykład dziewczyny, tak. Kupiłem dwie takie męskie maszynki do golenia na AliExpressie. Takie takie z siateczką, nie? I pojechałem do koleżanki, która leżała w szpitalu na ginekologii. Paceci czasami też tam leżą. No chyba, że nie są w ciąży, nie? Ale leżała. Poszedłem i doszłem do wniosku, że masz tutaj prezent na Mikołaja, tego okej, fajna maszynka, przyda mi się, nie? Po czym była druga przyjaciółka, bo tydzień ma 7 dni, no ciężko, żebym się ograniczał do jednej baby przez 7 dni, tak? I dałem też jej maszynkę. Po czym się pytam, jak te maszynki? No wiesz, Andrzejku, jak dla mnie zbyt delikatna. No wiesz, Andrzejku, chciałam użyć, ale poszły z niej dymy. No więc jak się domyślacie, żadnej z nich nie miałem zamiaru poznać bliżej, tak? Po drugie, z racji bycia podróżnikiem bywam złośliwy nie zawsze. W Las Palmas, powiedzmy, wybrałem najgorszy hostel świata, bo wyczytałem na booking.com, że jest to najgorszy hostel, jaki istnieje. Menedżer to jest wiecznie pijany, można spotkać naćpanych ludzi, taki deal, nie? I w tym momencie spotkałem chłopaka z Kolumbii. I w tym momencie on się do mnie dowala. Cały czas się dopieprza. You know, I train capoeira in Bogota. Wywija kopytami, pięściami do mnie. Ale ja, chłopak z Nowej Huty, też nie mogę być mu dłużny. You know, in my country, in Poland, I train typical Polish w pierdol. You know? You know what is Polish wpierdol? You know what is Polish kawalery, husaria? You know? No i się dowiedział, tak? Tak. Po drugie, cały czas jak jeszcze gdzieś po świecie, pociskam kobietom, że jestem doktor anestezjolog. A one to kupują. Pojechałem na Ukrainę i poznałem wspaniałą dziewczynę. Po czym jej tłumaczę? Ja doktor anestezjolog, po czym wyciągam żołądkową gorzką z plecaka. To jest już prawie koniec występu, z plecaka. I tłumaczę, ja doktor anestezjolog, a eta moja anestezja. Kiedy wypijesz etot alkohol, twoja lewa noga na Sebastopol, a prawa noga na Kawkaz, a miasz do nimi buduje twój doktor. No, była szczęśliwa, nie? Oczywiście się domyślacie, że byłem doktorem, tak? Bo w sumie, jakby to powiedzieć na koniec, dziewczyny, najważniejsze, ażebyście na koniec udanego wieczora umiały ze szczęścia wykręcić stopami żarówkę w żyrandolu. Nie, no nie macie tej zdolności, ojej. Po drugie, jeszcze zanim stąd zejdę, wspomnę o moim odkryciu. Bo zamierzałem zabrać rekwizyt na scenę, ale się okazało, że się nie zmieściła rolka slaj taśmy do żadnej kieszeni. Teraz wiecie, że jestem socjopata. Wieszacie czasami na uchwycie slaj taśmy, tak? I wyobraźcie sobie, jeżeli się slaj taśma odbija w tą stronę, to jest to papier toaletowy, kurwa, dla praworęcznych. Ale jeżeli się odbija w tą stronę slaj taśma, to znaczy, że jest to slaj taśma dla leworęcznych. Ale jeżeli się odbija przez szparę na dół, żeby ci ułatwić, jak siedzisz, to jest to slaj taśma dla niepełnosprawnych. O! Tyle ode mnie. Poznajcie socjopatę. Dajcie mu wielkie brawa, Andrzej Kruszewski. Andrzej. Ja wiedziałem, że jesteś ostrym świrem, ale nie...